20 grudnia wspominamy błogosławionego Michała Paszczyńskiego, prezbitera. Michał przyszedł na świat 1 listopada 1885 roku w Łomży. Jego rodzicami byli Ferdynand i Anna. Rodzina utrzymywała się z pracy na roli. Po ukończeniu gimnazjum w Łomży przygotowywał się do kapłaństwa w seminarium w Sejnach, a później w Petersburgu. Tam 13 czerwca 1911 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk księdza biskupa Jana Cieplaka. Rok później wyjechał do Fryburga Szwajcarskiego, aby kontynuować naukę. Chciał rozwijać swój talent literacki. W 1914 roku skończył studia, uzyskując tytuł doktora filozofii. Przez następne 4 lata podejmował posługę kapelana polskich górników we Francji. Pomagał potrzebującym, odwiedzał chorych, miał po prostu czas dla ludzi. Był przy tym bardzo szanowany i ceniony za ofiarną posługę kapłańską. Uważano go już za życia za świętego kapłana. W tym czasie przebywał we Florencji i Rzymie. W 1919 roku wrócił do diecezji. Skierowano go do pracy w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Pracował jako profesor, ojciec duchowny i od 1935 roku jako wicerektor. Współpracował z rabinami, których nazywał starszymi braćmi w wierze. Równocześnie uczył w żeńskim seminarium nauczycielskim, w szkole mierniczej, a po kilku latach został dyrektorem gimnazjum imienia Piotra Skargi w Łomży. Był kierownikiem duchowym kapłanów, sióstr zakonnych i świeckich. Ceniono jego talent pedagogiczny, wiedzę, erudycję, a przy tym wielką skromność i ubóstwo, jakie realizował w życiu. 1 września 1939 roku został dyrektorem gimnazjum imienia świętego Kazimierza w Sejnach. Został aresztowany 7 kwietnia następnego roku w Sejnach. Początkowo przetrzymywano go w więzieniu w Suwałkach, a następnie w obozie koncentracyjnym w Działdowie, a od 3 maja 1940 roku w obozie Sachsenhausen. Tam, mimo ogromnych udręk życia obozowego, głodu, wyniszczającej pracy, strachu i poniżenia, emanował głęboką, niezachwianą wiarą. Jak mógł, pocieszał współwięźniów i pomagał. Udzielała się im jego łagodność i pokój. Wieczorem prowadził modlitwy, wygłaszał krótkie konferencje, w których starał się umocnić i wlać nadzieję. Kapłani i świeccy widzieli w nim swojego przywódcę. Współwięźniowie zaświadczyli o pewnym fakcie. Kiedyś przy wspólnym posiłku ksiądz Michał powiedział, że chciałby się jeszcze choć raz w życiu najeść do syta. W czasie pewnego posiłku zobaczył, że dozorca obozowy za karę pozbawił ostatniej kromki chleba Żyda. Wtedy ksiądz Michał podał mu swoją. Obdarowany adwokat żydowski z Warszawy o nazwisku Kot powiedział: Wy, katolicy, wierzycie, że w waszych kościołach jest żywy Chrystus w chlebie. Ja wierzę, że w tym chlebie, który otrzymałem, jest żywy Chrystus, który księdzu kazał podzielić się chlebem ze mną. Pomagał wielokrotnie współwięźniom, także Żydom, ale oddanie swojej porcji chleba było heroizmem. Zmarł w obozie Sachsenhausen 18 grudnia 1940 roku na skutek wycieńczenia i choroby. Zmarł tak, jak żył, cicho, bez rozgłosu. Został beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II wśród 108 męczenników II wojny światowej w Warszawie 13 czerwca 1999 roku. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Michał, prezbiter, aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.